Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Dwa słowa o tym, co właśnie się przed chwilą wydarzyło, czyli Lech Poznań pisze historię. Efektowna, piękna, wspaniała wygrana ze szwedzkim Djurgården i Lech Poznań melduje się w najlepszej ósemce Ligi Konferencji Europy. Zanim jednak krótko i mam nadzieję rzeczowo skomentuję ten mecz, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do zostawienia kciuka w górze pod filmem. Naprawdę nie może mi uśmiech zejść z twarzy. Jestem podekscytowany, jestem dumny, jak mistrz Polski się prezentował w tym meczu. Oczywiście było wiele spraw, nad którymi chciałem się pochylić po tym podcaście, zwłaszcza w pierwszej połowie, która, umówmy się, idealna nie była. Natomiast to, jak Lech rozegrał drugą część spotkania, już nawet nie mówię o tych bramkach dwóch, które zostały strzelone w doliczonym czasie gry, które tylko jakby przypieczętowały ten awans, tylko generalnie jaką dojrzałą piłkę zaprezentował nam Lech, to po prostu brak słów. Ale po kolei, kapitalna robota w wykonaniu Mikaela Ishaka, piłkarza, który oczywiście jako napastnik jest rozliczany z bramek, natomiast wykonał naprawdę siermiężną, kolosalną i gigantyczną pracę w defensywie, pracę w rozegraniu piłki, kiedy dostarczał futbolówkę na skrzydła, no i generalnie schodził Szwed do rozegrania. Troszeczkę słabiej grała środkowa strefa i to też pewnie sami piłkarze przyznają po meczu, że zarówno Kolsztrem, jak i Radosław Murawski nie mieli swojego dnia. Kilka niewymuszonych błędów, natomiast oczywiście z polskiej perspektywy na całe szczęście się to nie zemściło. Świetne boki, naprawdę bardzo ofensywnie grający i Joel Pereira, i Rebocho, no to są piłkarze, którzy w Europie wyglądają fenomenalnie i absolutnie nie odstają od innych topowych wahadłowych w Europie. Świetne zawody w wykonaniu Szymczaka, no piłkarz, który błyskawicznie się rozwija i gdzieś tam z takiego miejsca rezerwowego zmienił się w piłkarza podstawowego. Jeżeli nie widzimy jego nazwiska w podstawowej 11, no to kibice Lecha są zdenerwowani. No i też kapitalne zmiany, no to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że znów trener John van der Brom miał nosa. Podobnie jak przed tygodniem w Poznaniu, wprowadzony na murawę Kwekwe, w tym przypadku daje bramkę i daje asystę. Odpłaca się tym samym Skóraś, który również kończy występ z golem i z asystą. No i przede wszystkim kapitalny gol Marchewy, czyli podkreślę to raz jeszcze, bo to druga bramka Marchwińskiego. Szczelił przecież w tym pierwszym meczu bramkę na 2-0. Naprawdę z tego chłopaka będą ludzie, już to nie jest wieczny talent, z którego pół Poznania szydziło, tylko naprawdę piłkarz dojrzały, który daje impulsy wchodząc i przede wszystkim ma zimną głowę przy wykończeniu, bo to też jest ważne, że przy tej sytuacji i w Poznaniu i dzisiaj zachował zimną krew i wykończył kapitalnie tą akcję. Lech Poznań się zameldował w najlepszej ósemce, kapitalny anturaż tego meczu, chociaż początek był trudny do oglądania z uwagi na te warunki. Stadion też miał zamknięty dach, więc no to powietrze się nie rozchodziło tak szybko i ten dym po prostu siedział, więc ciężko to się oglądało, natomiast no, anturaż tego meczu wspaniały, ponad 30 000 mieścił ten obiekt w Sztokholmie, duża grupa Lecha Poznań, jeszcze przed tym spotkaniem, zresztą tak jak widzicie w tej chwili obrazki bardzo ciekawe. Mamy Lecha, który awansował, mamy Lecha, który gra efektowną piłkę, podkreślę jedną ważną statystykę, bo specjalnie sobie odwinąłem tą bramkę numer 1 dla Lecha, 26 celnych zagrań. W tej sytuacji bramkowej, no to jest jakiś w ogóle kosmos. Ja uważam osobiście, że to też jest rzecz, którą warto podkreślić, bo Guardiola, trenując Barcelonę w swoim prime, gdzieś tam chciał zaszczepić taki styl grania. Miała to tak samo kadra w Vicente del Bosque, więc takie posiadanie piłki, które idzie, które dąży do tego, żeby doszło do bramki, czyli mówimy o wymianie podań, ale przesuwaniu całej drużyny, no bo to ta bramka Filipa Marchwińskiego widać było, jak mamy zagranie do prawej, nie idzie do środka, przerzut na lewą stronę, Rebocho dogrywa w pole karnej, Marchwiński, raz jeszcze to powiem, z zimną krwią wykończył sytuację. Druga statystyka, też warta podkreślenia, 470 minut bez straty bramki przez Lecha Poznań w Europie, bo mówimy tu o wszystkich tych meczach pucharowych, plus spotkanie z Villarreal wygrane u siebie na koniec zmagań grupowych 3-0, a także 20 minut w Wiedniu, kiedy to padł remis 1-1 z Austrią Wiedeń. Dzięki, mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani jak ja, specjalnie niebieska koszulka, bo dziś cała Polska ma być niebieska, ma kibicować Lechowi w ich kolejnych wojażach. Ciekawy jestem, na kogo trafi mistrz Polski. Odmeldowuję się, zachęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.